A że tego lodu była zdecydowana większość, to on po prostu się kruszy, zwłaszcza w takiej temperaturze. Chcesz sobie to wziąć? Okej, to się przyglądałaś. I coś takiego by było podobnego, jakbyśmy tam włożyli cokolwiek, co zawiera dużo wody. Dlatego... 68. Tak. Rozbierzmy. W mojej szkole się będą musieli 70, ale może może to się zmienia. Właśnie. Czyli z wiekiem coraz więcej. Ale to powinno być więcej, a tutaj zmarało. Nie, 60. A, to słyszałam 68, mogę by się mówiło 70. No, nieważne, no, ale 80 też dużo, ale okay. To jest dużo wody, w każdym razie w organizmie, nie? Jak ktoś jeszcze chce, to możecie jeszcze wodę. No to co, no to ktoś jeszcze? Na równowagę. Okej, zapraszam. No teraz ty dostaniesz taką ładną, majestatyczną. Składnikiem stali. Okej, okay, ma sens. Czy ja to spalę? No nie, nie. Może pani to stopić najwyżej. Tą zapalniczką. Tą zapalniczką, tak. No palę, palę, palę. No i jakoś nic nie idzie. Akurat nie działa, że kurde, no. Teraz by się przydał. Jak myślicie, dlaczego ja tego spalić nie mogę? Co, mało ogień? Niska temperatura, no nie? Też. Ale jest jeszcze jeden czynnik. Powierzchnia.
Teraz pokażę wam coś takiego. To są opiłki żelaza. Taki mały, miałki. Taki pyłek. Proszę. Jest takie słowo. Miało, ale miał. Jest. I co, widać, to mi się podpala. To nie tak, że się topi, no nie, tylko... Tylko się po prostu podpala. Jeszcze? No to wszystko. No wszystko może nie, ale... Okej. Już lata powietrza. No i dobra, skoro powiedzieliśmy, że powierzchnia, to jaka jest różnica między tym a tym? To jest gładsze chyba. No nie. To jest mniejsze. To jest mniejsze. Tu ogień dostaje się do całości cząsteczki, czyli jak mamy taki malutki proszek, wpada tam ten nasz jeden kawałek, to on cały jest objęty przez ogień. A tutaj jest to duże, nieporęczne i ciężko to podpalić. Także taki fun fact. A z czym wam się kojarzyło to, jak tak posypywałam? Z zimnymi ogniami, co nie? Albo metal. To jest wykorzystywane w ponad zimnych ogniach. Jak to jest metal. Okej, okay. To co teraz mam robić? Jo? To pił taką, wiesz? Coś tak pił. Nie pił, pił. Ale to chyba ma. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. No. Te piłki odwiedzą. Nie, bo ja nie wiem. Ale nie zawsze, bo jest na jakiś tygodnie. Dobra. To teraz spróbujemy trochę pisać zadania. Widać radość. Mieliście już coś takiego jak pisanie obserwacji do reakcji chemicznych? Nie. Ale będziecie mieli. Jeśli nie mieliście, to na pewno będzie coś takiego. Pisanie obserwacji polega na tym, że jeśli coś się dzieje, to zapisujemy wszystko, co jesteśmy w stanie zaobserwować, ale nie zakładamy niczego, jeśli tego nie wiemy. Więc teraz spróbujemy coś takiego przećwiczyć. Dobra, niech Aga trzyma. Aga trzyma kolbę, no nie? To wam podpowiem. To jest kolba okrągłodenna. Ze szlifem. Ze szlifem. Co? 32. Okay. Średnica. Z obserwacji. Co jest w kolbie? Ciecz. Ciecz. O, roztwór. Też może. Tego nie wiedzą. No dobra. No nie. Ciecz. Ciecz. Dokładnie. Coś jeszcze? Jaki kolor? Szara. Szara? Bo taki. Ale tak, o to chodzi, że mamy ciecz i kolega chyba powiedział, pytałem coś jeszcze. Powietrze. Tak, rzeczywiście. Dokładnie. Tutaj znajduje się powietrze. Jesteście dobrą grupą, bo na początku nikt mi tego nie chce powiedzieć zwykle, że tam jest jeszcze powietrze. No dobra. Dobra, zaobserwowaliśmy to, co jest na początku. Nie. Dobra. No to dobra, teraz spróbujemy coś zrobić. Koleżanka rób, a wy mi powiecie, co ona zrobiła. Wymieszała. Okay, część dalsza obserwacji. Co zrobiła koleżanka? Jakiś proszek tam. No tak. Czyli to wstrząsanie, co spowodowało? Zmianę koloru. Tak. Słyszała utlenienie. Tak? Już coś wie? Było. Wow. Dobra, to szybko poszło. No. Ale tak. Jeszcze raz. Bo mąż poszło, nie musi się odbarwić. Daj mi to czas. Nie, bo to wtedy... Możesz opowiedzieć o... Jaśku? Dobra. W takim razie, jak już obserwacje skończyliśmy... Nie, czekaj. Tak jak powiedzieliście, w kolbie jest jakaś ciecz. Tą cieczą jest wodny roztwór glukozy i wodorotlenku sodu. Z wodorotlenkiem już się mieliśmy do czynienia. Glukoza to jest taki... jeden z najprostszych cukrów. I... Kupiony w Tesco, tak, w woreczku, nie ma z tym problemu, żeby to dorwać. I tak, pod wpływem mieszania z powietrzem oraz wodorotlenku, ta glukoza się utleniała. Do tego kolor zmienia nie glukoza czy wodorotlenek, czy coś, tylko dodatkowy wskaźnik, który został tam dodany. Tak jak tutaj bawiliśmy się trochę wskaźnikami pH alkacjometrycznymi, które pokazywały nam, czy coś jest kwaśne, czy zasadowe. Tak, tutaj jest błękit metylenowy, który nie jest wskaźnikiem pH, tylko wskaźnikiem redox. Pokazuje nam, czy coś jest utlenione, czy zredukowane. I dlatego właśnie barwił się na niebiesko w momencie, kiedy glukoza się tutaj utleniła.
I to doświadczenie, o tym zawsze wspominamy, jest nazywane przez naszego profesora albo głupim jasiem, albo sikającym jasiem, albo coś takiego. Wzięło się to stąd, że ten błękit był kiedyś dodawany do leków na jakby układ moczowy, jakieś nerki, takie sprawy, no nie? No i taki Jasiek, jak dostał sobie taki lek, żeby mu się tam nerki naprawiły, czy coś tam miał jakieś problemy, nie będę wynikał, co mu się działo, to potem sikał na niebiesko. I nie wiem, dlaczego to naszego profesora aż tak uszczęśliwiło, że postanowił potem nazwać doświadczenie. Może, bo się nie chce przyznać teraz. Jest taka szansa. Przyznałby się, nie? Może nie wszystkim, ale... Ale tak, właśnie dlatego to doświadczenie jest tak nazywane. Dzisiaj dwa mi się przyznacie do zabawy, ponieważ one lepsze. Nie, są to faktyczny ten sposób, ale to są nauka poszła do przodu, formacja poszła do przodu i są lepszy metody, a przy okazji nie straszą dzieci, rodzice, nie wyświadomie faktów błocznych, dumą mi się troszkę przestraszy. Tak, wow! No co, zaskakujące. Dobra, panu opowiadaj. Dobra, już mieliśmy jedne zmiany kolorów teraz. I dalej będziemy się zajmować trochę reakcjami redox, czyli utlenianie, redukcja. Już pH nas nie interesuje dzisiaj za bardzo. Ok, znowu powtórka z szybkich obserwacji. Tu jest... koloru? Bezbarwna, dokładnie. Tutaj... To samo, no nie? Przynajmniej tak się wydaje. Tak naprawdę tutaj mamy roztwór wodoru tlenku sodu, a tutaj roztwór glukozy. Czyli w zasadzie te same składniki, co mieliśmy przed chwilą w kolbie, tylko teraz póki co są osobno i koleżanka dodaje kolejnego wskaźnika redox. Tym razem jest to indygokarmin. Panowie, jak wygląda kolor indygo? Niebieski. Wszyscy chórem to się zdarza. Wow. Ja nawet nie wiem. No to sprawdzimy, dobra? To daję. Indygo nie jest takie ciemne. Jest ciemne, bo to jest to bardziej granatowe. Książki. Ja sama nie wiedziałam. To jest taki jeansowy. Tak. Ja nie wiem, właśnie jest kolor niebieskich jeansów. Dobra. Zmienimy trochę dziedzinę. Pytanie z plastyki. A to nie. Jak dodam to do tego, to jaki powinienem mieć kolor? Jasny. Jasny indygo, nie? No to agresor dodawania. No to ja leję. Może się rozumie. Zielony. Plastyki jesteśmy słabi. Zdecydowanie. To nie nasza linia. Na szczęście nie zajmujemy się plastyką. No i co? Czekamy, coś się może jeszcze stać? Pogłaska. To doświadczenie się nazywa kamelonem, a nasz kamelon jest bardzo nieśmiały przy nowych ludziach. Czy trzeba go... A czy no, no, jeszcze w końcu. Okej. Żółty. Pi? Nie całkiem wyrzucie je. Chcesz jak jakiejś kole? No. To co, chcielibyście to jeszcze raz zobaczyć? Tak. No to próbujemy. I znowu. Zielony. I znowu się zestresował. No, już się pokolorował. Tańcza. Macie. Słuchajcie, zasada działania tego doświadczenia jest poniekąd podobna jak w poprzednim, tym z kolbą, Jaśku. Znowu utlenia nam się glukoza. Tak. Jak chcesz jeszcze raz, to proszę. Podczas właśnie tego przelewania z dużej wysokości, tutaj nam się ta ciężka burzy, no nie, i po drodze jeszcze łapie trochę tlenu z powietrza.
No i ten właśnie ten powoduje utlenienie glukozy. Tylko że indygo jest takim fajniejszym wskaźnikiem, bo nam pokazuje, jak bardzo utleniona jest ta glukoza. Jeśli jest bardzo utleniona, na początku jest zielona i potem dopiero kiedy ten kameleon wydycha to powietrze, no nie, tak jak my trochę, to jest taka dosyć, nie no, całkiem w porządku analogia. Utleniony po prostu bierze wdech, wtedy jest zielony, a potem później jak... powoli oddycha, tak. Spuszcza powietrze, staje się taki czerwoniutki i jak już umiera, jest bez tlenu, to jest żółty. Ale na szczęście możemy go przywrócić do życia. Koleżanka jest specjalistą od resuscytacji, tak. Już powoli widać, że nasz kameleon i tak słabnie za każdym razem. Tak, kolor jest coraz bledszy. Coraz bledszy. Ale kilka razy to można powtarzać. Te reakcje właśnie utleniania są odwracalne i można je przeprowadzać kilka razy. To co, dalej się bawimy zwierzęta? Możemy. Taki wąż? No to dobra. Ja i to wiesz, dziadki teraz. Ja nie umiem bawić się w tej kamyczkach. Dobra. Kościół. Czy wiecie, czym jest perhydrol? Cześć z chemii chyba związane. No, dobrze. Jak jakiś proszek. Nie. Jakiś proszek. Łatwopalne? Nie. Może troszeczkę. Nie, jednak. Nie, a woda utleniona, słyszeliście? Mama osnała, jak mieliście jakieś rany. H2O2, dokładnie, na tlenek wodowy. Osnała? No, to jest woda. Nie przypomniałem teraz. Okej, czyli wiecie, czym jest woda utleniona? Tlenek wodoru w wodzie o stężeniu około 3%. Bardzo niskie stężenie. A perhydrol też jest natlenek wodoru w wodzie, tylko 10 razy bardziej stężony. 30%. I taką wodę utlenioną używamy, jak tam sobie coś tam rozetniemy, na przykład rękę, no nie, no to tam się polewa, tam troszeczkę piecze, trochę tam się burzy, trochę szczypie, ale generalnie jest po to właśnie, żeby wybić te bakterie i coś tam ewentualnie, co nie chcemy, żeby było w tej ranie, no stąd wyszło. Albo to zabić całkiem. Natomiast perhydrol, jakbyśmy sobie tak polali po ręce, to on zostawi nam rany. Także nie polecam. Nie będziemy pokazywać na skórze. Nie będziemy pokazywać na skórze, to jest pewne. Natomiast przydaje się do reakcji chemicznych. Bo o natlenku wodoru w ogóle coś słyszeliście? Jako o związku chemicznym? Ma jakąś charakterystyczną właściwość? Jest bardzo aktywny w reakcjach właśnie utleniania i redukcji. Tak. I wykorzystamy go właśnie do tego w tym momencie. No to... Aga doda nam do butelki takiej po kubusiu trochę tego perhydrolu. No jeszcze trochę. Dobra. Następnie takiego super specjalnego czynnika chemicznego, jakim jest do mycia naczyń. Ludwik, polecam serdecznie. Ale zabierała lekowanie, tego nie chciałam. Dobra. Dobra, mamy płyn do mycia naczyń. Co powoduje płyn do mycia naczyń, tak na przykład z wodą? Wiany, dokładnie. I po to właśnie on tutaj nam jest. Ok, i do tego dodamy soli, która również jest właśnie aktywna, jeśli chodzi o utlenianie, redukcję i tak dalej. Tak. Ale mamy to. Nie mamy takiego. Otwórz mi, bo ja muszę znowu się nie chcę złamać. Szkoda. A co się mówi? Nie, chcę się odpalać. Nie używam to właśnie tutaj. Okej, dodamy trochę tej soli. No dobrze, nie. Ale czas. Można dotknąć ręką? Nie polecam. Nie polecam, bo widzicie, że coś tu się unosi nad tym, nie? To jest gorące. Macie. To jest słynne uczywko. Nie wiem, czy zawsze żarzące się uczywko gdzieś w sali, to jest zwykłe patycie do czaszku. Tak. Ale tak ambitnie zawsze brzmi palące, żarzące się uczywko. Niech się jeszcze pali. No i dobra, spróbujemy go zbliżyć do tej naszej piany.
Tam sam.